Leszek Szczurek u bram. Fragment. Słońce z trudem przedzierało się przez chmury, malując nad szczytami złotą poświatę. Po chwili wiatr przegnał białe obłoki i nic już nie było w stanie ich przysłonić. Nad lasami poniżej unosiła się jeszcze lekka mgła. Trzej bracia schodzili powoli kamiennymi schodami w dół ku dolinie. Między dwoma wąwozami nad doliną, gdy słońce wyszło zza szczytów Alp i oświetlać poczęło dolinę, ukazało się dziwne zjawisko. Brat Jan nazywał to magicznym trójkątem lub przejściem przez światło, mówił brat Wajden. To bardzo rzadkie zjawisko. Bracia znali je tylko z opowiadań Jana. To święte miejsce, szeptem powiedział brat Wajden, wskazując ów cud dłonią. Bracia stali jak zauroczeni i wpatrzeni w owo zjawisko. A jednak dobry Bóg nam pozwolił ujrzeć ten cud, szepnął brat Wajden, powtarzając słowa Jana. To jest przejście na tamtą stronę, w inny wymiar. Podobno takich miejsc na świecie jest 7. Wystarczy się zbliżyć i przejść niewidzialną bramę. To światła cień. Tak zwie się ta brama. Pan przygotował te przejścia dla swoich aniołów, którzy mają zejść na ziemię przed Armagedonem, co już wkrótce ma nastąpić. Tymi słowami brat Wajden zakończył. Po chwili nie było widać nic. Mgła poczęła zasnuwać owo miejsce. Bracia patrzyli po sobie zdumieni. Po chwili ruszyli w dół. Dotarli na miejsce. Przy samej ścieżce w śniegu leżało ciało człowieka. Brat Jordan podszedł do zwłok i stanął jak sparaliżowany. Lęk ściskał jego serce. Zimny pot płynął mu po plecach. Zaczął tracić równowagę, ale ostatkiem sił zdołał utrzymać się na nogach. Czas się zatrzymał. Brat Jordan przypomniał sobie, jak kilkanaście lat wstecz brat jego Jakub prosił go, by porzucił Gwido, by zmienił swe postępowanie. I wspominał o tym klasztorze tu w Alpach. Mówił, by tu się udał, żałując za grzechy, tylko on wiedział o tym miejscu. Zapewne, gdy się dowiedział, że Gwido go szuka, przypomniał sobie ową rozmowę sprzed lat. Pomyślał, że może się tu udał. Los wyznaczył Jakubowi tak tragiczny koniec. Szum w głowie wzmógł się, a kolana odmówiły mu posłuszeństwa. Opuściły go wszystkie siły. Czuł się winny śmierci brata. Płakał, krzycząc: to mój brat! Wielkie zdumienie ukazało się na twarzach zakonników. Gdy brat Jordan nieco się uspokoił, jego towarzysze podnieśli go z kolan. Włożyli ciało Jakuba na nosze, które przynieśli ze sobą. A teraz powoli, bracia, idziemy z powrotem, przemówił brat Wajden. Zmierzch zaczynał kłaść się szarym cieniem nad doliną, gdy bracia powoli poczęli się wspinać po kamiennych schodach ku klasztorowi, dźwigając zamarznięte ciało Jakuba. Pochowano go następnego dnia. Brat Jordan z zaciśniętymi wargami patrzył, jak bracia składają ciało do mogiły. Tak wiele zawdzięczał bratu. Wielki Boże, pomyślał. Czy mi to kiedyś wybaczysz?
To było w lutym. Przemówił brat Jan do zgromadzonych nad usypaną już mogiłą. Jak była ta ogromna śnieżyca i zawieje z tym silnym mrozem. To musiało się wtedy wydarzyć. Świata nie było widać wtedy, dodał brat Tomasz. Tak, byłeś blisko, bracie, myślał Jordan. Gdybym wiedział, żyłbyś dziś, ach Boże, jakie to niesprawiedliwe. To ja tu powinienem leżeć. Z rozpaczą krzyczał brat Jordan. Nie, bracie, przemówił brat Jan. Jakub zapewne już zrobił tu, na tym padole swoje, a ty masz tu jeszcze coś do zrobienia. Tak chciał Pan. Tej nocy nie mógł Jordan zasnąć. Obracał się nerwowo z boku na bok. Rozpaczliwe myśli nie dawały mu spokoju. Nie mógł przestać myśleć o Jakubie. Kładł dłoń na piersi, by uspokoić rozszalałe serce. Wstał z posłania i stanął w oknie. Przez uchylone okno wpadały chłodne, orzeźwiające powiewy już wiosennego wiatru. Brat Jordan zamyślił się. Minąłem gdzieś bezdroża, manowce, to już przeszłość. Powoli wracał Jordanowi spokój wewnętrzny, a lepkie od łez rzęsy poczęły obsychać. Ta moja przeszłość to niby minęła jak burzliwe wody. A jednak gdzieś jest i ciągnie się za mną, niczym trąd, plama, którą ciężko zmyć. Pod wpływem ciepłego tchnienia chłód w Jordana sercu jakby odtajał. W jego zaciśniętej dłoni ukazał się mosiężny krzyż. Położył go na małym stole przy łóżku. Z okna przez matową szybę niemrawo przebijał się zmącony brzask i powoli zamieniał się w rozedrganą szarość przed świtu. Gwiazdy znikały, trzepocąc się chwiejnie. Bratu Jordanowi zdawało się, kiedy zasypiał, że jednoczy się z wielkim blaskiem, gdzie odkryje wielką prawdę. A gdy ostatnia wahająca się łza spłynęła z jego powiek, zasnął. Kaganek stojący na stole oświetlał mu żółtym, chybotliwym blaskiem twarz i mały drewniany krzyżyk na jego chudej piersi. Czytał Bogdan Tmowski.